Cześć, tutaj Florian i kolejny odcinek podcastu, a dzisiaj razem ze mną Damian Świerdzewski. Damian, abyś na początek mógł powiedzieć kilka słów o sobie, kim jesteś, skąd przybywasz. Okej, cześć Florek, witam Państwa. Dziękuję w ogóle za zaproszenie, jest mi bardzo miło, że mogłem się tutaj znaleźć u Ciebie w studio. Kim jestem? No, jestem biegaczem, trenerem, z niezłymi wynikami powiedzmy. Tutaj mam okazję się ścigać właśnie z Florkiem dosyć często. 31.04 dycha w tym roku na stadionie, godzina 9.07 półmaraton, takie wyniki, moje rekordy życiowe. Ogólnie też się zajmuję treningiem biegaczy amatorów. Skończyłem AWF w Białej Podlaskiej, jestem też instruktorem lekkiej atletyki, trenerem przygotowania motorycznego, więc taką szeroką wiedzę na temat treningu posiadam. Też przede wszystkim to jest moja pasja, trening ogólnie, cała szeroko pojęty trening od psychologii poprzez różne aspekty właśnie treningu. Interesuję się tym i staram się w tym rozwijać, stawać się jak najlepszy. A czym aktualnie się zajmujesz? Aktualnie teraz rozwijam swoją firmę Następny Krok. Zajmuję się właśnie opieką kompleksową biegaczy amatorów. A jak się wydaje, po co takiemu zwykłemu amatorowi trener? Ja się śmieję. Często nieraz uczestniczę w takich grupach jestem biegowych i ludzie piszą, no biegam 5 razy w tygodniu, 6, 10 km, 5,30, 6,0. Ale zacząłem odczuwać bóle w stawach biodrowych, jakieś bóle i ludzie tam mu komentują takim osobie, że o, zmień podłoże, zrób test, zrób powiedzmy rozciągaj się, coś, jakieś rady takie dają, a ja się śmieję, zawsze piszę, zacznij trenować, a nie biegać, bo ludzie nie rozumieją, co to jest trening biegowy, a bieganie, bo to zupełnie dwie odrębne rzeczy różniące się kolosalnie, bo jeżeli osoba dla zdrowia powiedzmy wychodzi 3 razy w tygodniu i biega rzeczywiście to dyszkę w tym spokojnym tempie i on ma tylko taką potrzebę, żeby wyjść się poruszać dla zdrowia, no to okej, ale osoba gdy ma jakieś ambicje, chce startować w maratonach, bić swoje życiówki, już coraz więcej osób chce wejść w kategorię, to już wtedy nie da się biegać, trzeba zacząć trenować, bo trening to jest coś usystematyzowanego, przemyślanego, poddanego kontroli, ma się jakiś cel, a bieganie, no mówię, nic nie jest złego w bieganiu, bo jakby całe społeczeństwo nasze biegało, to bym się cieszył bardzo, bo to jest zdrowe, prozdrowotne, ale gdy zaczynamy mieć jakieś cele, to musimy zacząć trenować. I ja, moją misją jest właśnie budowanie takiego świadomego środowiska biegaczy, czy to nam w swoim social mediach, czy przez swój personalny trening, żeby ludzie mieli wiedzę i zaczynali trenować, a nie biegać, żeby właśnie ustrzec się tym kontuzjom, żeby mieć motywację do treningu, bo jak jest cel, jak jest progres, to jest motywacja, są ludzie szczęśliwsi, a tak to frustrują się, to wszyscy robią życiówki, a nie, i dlaczego, pytanie, i jak obwiniają się, i przez to się sami jakieś się źle z tym czują. Więc ja mówię, zacząć trzeba trenować, a nie biegać, ale mówię, nic nie ma złego w bieganiu, tylko że musimy ustalić priorytety, czy chcemy robić wynik, przezwyciężać swoje słabości i mówię, osiągać życiówki, to wtedy trenujemy. Jeżeli wychodzimy na trening po to, żeby się poruszać, dobrze się poczuć, to możemy biegać spokojnie, robić tę dyszkę co samo cały czas, bo trening to adaptacja, to jest bodziec, który musi wywołać adaptację i nas przesunąć. A tak jak na początku taki bodziec, dyszka będzie nas przesuwała, a później jednak to już nie będzie dawało efektu. A jakie największe błędy popełniają polscy amatorzy, jeśli chodzi o bieganie? Głównie jak się na początku spotykam z swoimi zawodnikami, rozmawiam, analizuję ich plany treningowe przez wywiad, poprzez ich różne aplikacje, rozmawiamy też przez, jak mam doświadczenie, że z różnymi trenerami też niektórzy już pracowali, to biegają za szybko przede wszystkim i nie potrafią zrozumieć, jak ja mam wolno biegać do treningu, a później mam szybko biegać na zawodach. To oni po prostu, żeby na początku mentalnie ich przedstawić, że nie każdy trening musi się kończyć tym, że jestem zmęczony, bo mówię tak, ja biegałem tak, żeby każdy trening był zmęczony i tak, albo dostaję raport od zawodnika, który mówi, że no fajny trening, ale czuję niedosyt, bo nie zmęczył się na treningu. Trzeba uświadomić najpierw, że nie na każdym treningu trzeba być zmęczonym. Właśnie o to służą te biegi spokojne, żeby regenerować się, żeby budować tą bazę tlenową, tą wytrzymałość taką ogólną. Ale na tych specjalnych jednostkach wtedy ma się zmęczyć i dopiero wtedy jak zawodnicy po jakimś czasie zrozumieją to, że kiedy trzeba wolno biegać, to trzeba i przychodzą te efekty. A często jest tak, że właśnie to zmęczenie się nakłada u tych zawodników, bo jeszcze nie daj Boże mają ambicje i kolegów, którzy ich podkręcają i dużo biegają ponad własne siły, no to przeciążają się, później są przetrenowani, no i to niczemu dobremu nie służy. To jest pierwsza rzecz, właśnie za szybko biegają, a druga rzecz, że nie mają cierpliwości. To się powtarza, że często w treningu sam możesz doświadczyć, że cierpliwość to jest podstawa. Trening to jest proces, nie tydzień, nie dwa, nie trzy, nawet miesiąc, to latami się buduje ten progres swój sportowy, więc
nie można od razu osiągać super wyników i no bo to wymaga pewnego czasu. I oni od razu chcą biegać maratony, gdzie są nieprzygotowani. Ja mówię, jeszcze dychę czy piątkę to przebiegniesz z biegania, ale już połówki czy maratona z biegania nie przebiegniesz, więc musisz zacząć trenować. No i też często zawodnicy, amatorzy, taka trzecia rzecz, nie są przygotowani do podejmowanego wysiłku podczas biegania, bo oni mają różnego rodzaju dysfunkcje i najpierw powinni zadbać o to, żeby tak wzmocnić się, bo im więcej dostajemy bodźców, tym później kompensujemy sobie, powiedzmy, coś, złą technikę mamy, coś nas zaczyna boleć, no to kompensujemy w inny sposób, żeby odciążyć tą nogę na przykład i przeciążamy drugą. Wtedy wynikają kontuzje. Więc warto się najpierw jakoś zrobić testy u trenera, jakiegoś przygotowania motorycznego czy u fizjoterapeuty, żeby przebadać swoje ciało i zobaczyć, na ile ja jestem gotowy, żeby w ogóle zacząć biegać, tak, trenować. Dopiero wtedy powolutku, jakimś procesem powolnym zacząć te jednostki wprowadzać, ale też nie hura, że piątka dycha, coś często ludzie się deprymują po to, bo za dużo chcą. Od razu szybko chcą efektów. No i to jest taka krótka droga do tego, że albo wyjdzie, albo nie wyjdzie, bo to jak niektórzy się mówi w treningu, że albo szybka specjalizacja i dużym kosztem ryzyka kontuzji i szybki efekt, albo powolny ten proces treningowy, mniejszym ryzykiem kontuzji, ale wolniej dojdzie do tego wyniku sportowego. Więc to mówię, spokojna droga. Ja mówię, to jest dla nich zabawa, dla amatorów. To jest coś drugiego, nie całe życie. To nie zawodowiec, który się szykuje na igrzyska olimpijskie, jego być albo nie być i on ryzykuje w treningu. Ty masz być dzięki temu zdrowy i masz po prostu się cieszyć tym. To ma być dodatek do twojego życia, a nie całe życie, tak? A często można u ludzi się spotkać, że to jest to bieganie kosztem wszystkiego, tak? No to trzeba uświadomić, to jest druga rzecz, a nie pierwsza. I spokojnie, tak? No to jest spokój w treningu jest bardzo ważny. Cierpliwość, spokój, konsekwencja i to jest proces, tak jak powtarzam wielokrotnie. A z drugiej strony, co powiesz osobom, które ciężko trenują, wydaje im się, że dobrze się regenerują, wszystko dbają, a jednak wyniki nie przychodzą i kolejny start nie wyszedł, kolejny, to jak albo co im mówisz, żeby dalej ich motywować, żeby dalej ta ich motywacja nie spadała? Miałem taką sytuację ze swoim zawodnikiem, którego szykowaliśmy do maratonu, już z nim pracuję od początku kilka lat i ja stwierdziłem tak, ten maraton biegaliśmy na poziomie 2,50-2,48, szykowaliśmy się na jakieś tam dosyć szybsze bieganie, dużo, raz powiedzmy nie wyszło, drugi raz nie wyszło, trzeci i ja sobie dałem taką przestrzeń, że mówię do tego zawodnika, że jeżeli tym razem nie wyjdzie, to ja powiem tak, to idź do innego trenera, który ci może pomóc w inny sposób, bo ja może pewnie czegoś nie widzę i nie będę twoim kosztem po prostu twojego czasu marnował, bo ja chcę jak najlepiej, ale może po prostu nie jestem w stanie ci czegoś dać, bo czegoś nie widzę, a zawsze jak ktoś spojrzy z boku, da inny bodziec, może to odpali. No ale wtedy nam wyszło, bo ustaliliśmy pewne rzeczy i nadal współpracujemy. Też musieliśmy się nauczyć wolniej biegać na treningach, bo ciągle to jest zawodnik, który bardzo jest ambitny i ciągle podkręcał na treningach, ja mówię wolniej, wolniej. I to też, ten zmęczenie się nakładało i to w konsekwencji tego przygotowania do maratonu nie byliśmy w stanie do końca go w pełni tego potencjału wykorzystać, bo byliśmy przemęczeni przed całym maratonem. No ale musieliśmy dłuższy proces to trwał i zrobiliśmy to i teraz dalej mamy jakoś nową wiedzę. Ale jeśli chodzi o osoby, które trenują ciężko i to kwestię tego, żeby analizować swój trening. Jeżeli na przykład sami się trenują, tak, no to zobaczyć w tym treningu, co było dobrze, co było źle, prowadzić taką kontrolę szczegółowo swojego treningu. Ja jak współpracuję z amatorami, to często u nas tabelka się nie kończy na tym, że wpiszesz trening i prędkości, tylko jest tak, ile godzin snów masz w tygodniu, w ciągu dnia, tętno spoczynkowe rano, motywacja do treningu, na treningu, skala zmęczenia po treningu. To wszystko mi daje wtedy możliwość kontroli tego treningu, bo ja tego zawodnika nie widzę. I wtedy widzę tak, pracował ciężko całą noc, widzę, że ten sen był krótki, tu motywacja do treningu spadła. Czyli już mogę reagować na trening, że jest przeciążony, tak? Bo to układ nerwowy głównie odpowiada na to, że sen, na motywację, na wszystko. Jest przemęczony i ja reaguję na ten od razu, bezpośrednio mówię, to robimy tydzień wolniejszego, tydzień spokojnego treningu, bo widzę. Dlatego też takie zawodnicy, którzy nie robią progresu, a bardzo ciężko trenują, muszą zastanowić się nad tym, co tu nie pasuje, tak? Bo niekoniecznie dużo jest dobrze mocno trenować. Ja mam doświadczenie już w pracy z kilkoma trenerami i też widzę po sobie, ja jestem takim zawodnikiem, może tak jak ty nieraz ciebie widzę na Facebooku, że ty to lubisz przyłożyć na treningach i ciężko trenować.
Ja cię to chwalę, bo ty szukasz swojej drogi i jakiegoś sposobu na ten trening. Ale zauważyłem, że tak w tym roku, że miałem niestety taką dłuższą przerwę na wiosnę przed Mistrzostwami Polski. Tak naprawdę zacząłem trening od zera, praktycznie od lutego, i w kwietniu pobiegłem 31.04. I nie potrzebowałem tego długiego czasu, żeby dojść do tego efektu, do tego życiówki tak naprawdę dojść. Albo po drugie też, teraz zauważyłem, że nie trzeba częstotliwość mocnych jednostek nakładać. Że dwie jednostki mocne w tygodniu to już jest spokój. Kiedyś trenowałem z Maćkiem Badurkiem, to mentalnie nie byłem tego w stanie przeżyć, że po mocnym akcencie na przykład miałem 4 dni spokojnych biegów. To dla mnie było takie odwrócenie w ogóle mojego światopoglądu na temat treningu. 4 dni truchtać po tym pomocnym jednostce treningowej. Oczywiście teraz tak tego nie robię, ale on mi otworzył okno, znaczy oczy na różny trening. U niego znowu dosyć spokojnie, ale kiedy było, to było trzeba mocno powiedz. U innych trenerów ten, na początku, szczególności jak trenowałem, to na przykład 3 jednostki trafiały w tygodniu dosyć mocne i na przykład też nie do końca regenerowałem się z tego treningu. I teraz widzę, mam swoją myśl, bo mówię, współpracowałem z kilkoma trenerami, z 3 czy 4 bardzo dobrymi, myślę, że trenerami, którym każdemu coś zawdzięczam, nauczyłem się potężnie. I teraz sam z sobą trenuję i na razie z życiówki pobiegłem. To nie jest łatwy schemat treningu, zawodnik, trener w jednej osobie. Sam trenujesz chyba od jakiegoś czasu, wiem, że sam. Więc też ciężko się motywować, w głowie się pojawia pewnych myśli, że masz zrobić mocny trening, ale nagle się czujesz gorzej, więc ciężko się zmotywować. I też pytanie, czy ty jesteś rzeczywiście przemęczony, czy nie? Ale robisz to. Ja mam już taką motywację w sobie wyrobioną, że kiedy wiem, że muszę mocno zrobić, to zrobię mocno, pomimo tego, że coś tam się dzieje. Chyba, że czuję w sobie, że coś jest nie tak. To wtedy przerywam trening i modyfikuję go. No ale mówię, zastanowić się nad tym treningiem takich osób, które się nie poprawiają, i też może dać, poprosić kogoś o pomoc. Nawet nie chodzi mi trenera, żeby ten trener cię prowadził, bo skoro nie chcesz, sam chcesz się prowadzić, ale z boku niech ktoś spojrzy na ten trening i powie ci, o tu jest raczej niekoniecznie dobrze, tu niekoniecznie dobrze, tu jest fajny trening był wykonany, ale za szybko kolejna jednostka. I takie spojrzenie z boku osoby z zewnątrz może dużo dać, otworzyć oczy, właśnie tak jak mówię, na samą koncepcję treningu, która później może w efekcie końcowym dać pozytywny rezultat. Wracając do Maszka Badurka, pamiętam, w sierpniu chyba biegałem z nim i miałem z nim taką dyskusję, czy to, jak się odżywiamy, ma wpływ na nasze bieganie. I Maciek jest taką trochę specyficzną osobą i on uważał, że na takim poziomie, na jakim my biegamy, to zupełnie nie powinniśmy zwracać na to uwagę. A jak ty odniesiesz się do tego, czy odżywianie i właściwe odżywianie ma wpływ na bieganie amatorów? Oczywiście, że tak. Głównie to też jest ważne, to też masa, to cię ostatnio mieliście o ciężarze ciała, masy ciała. Tak, czym różni się masa od odwagi. Dokładnie. Więc to jest ważne, ile ważymy, tak? Jak mamy nadwagę, to samym procesem zrzucenia wagi już jesteśmy w stanie zrobić życiówki. Nawet nie samym treningiem. Trening wykonujemy i gubimy kilogramy, to już nas przesuwa, bo tak nawet się mówi w metodyce, że od 2 jednostki VO2 max jesteśmy nawet wagą w stanie zrobić, tak? A taki amator u nas, tak, gdzie my ważymy dosyć mało, jak robimy wagę startową, a taki amator, jak ma 10 kilogramów nadwagi, to samym odżywianiem, samym tym właśnie zgubieniem wagi jest w stanie życiówki biegać. I to często jest zauważalne, że się troszkę wytnie i od razu mu się lepiej biega. No to jest logiczne, jak założysz plecak z 5 kg na plecy, to trochę ci się ciężej biega. To oczywiście to tak się nie przekłada, tak 1:1, że jak z plecakiem biegać 5-kilogramowym, bo to inne są, rozkłada się ten właśnie, te kilogramy inaczej się rozkładają, ale tak może być porównanie. Poza tym regeneracja jest na dużym poziomie, tak? Ważne jest to, żeby ta jakość jedzenia była dosyć dobra, bo dzięki temu się regenerujemy szybciej, to właśnie ten glikogen mięśniowy po treningach, białko w diecie, mikro i makroelementy, właśnie te witaminy, wszystko warto, żeby w diecie dostarczać, a niekoniecznie w suplementach, więc ta jakość jedzenia i ta dieta jest, myślę, że bardzo istotna, zaniedbywana w wielu przypadkach, nawet w kontekście biegaczy zawodowców, to w szczególności do maratonu, przy szykowaniu się właśnie, gdzie się robi wagę, żeby to ta waga była robiona stopniowo, też poprzez właśnie objętość, a nie wycinamy kalorie i jesteśmy tak naprawdę, się nie regenerujemy, bo jest ten deficyt dosyć duży, tego glikogenu nie uzupełniamy i na ciężko na treningach jest. Więc mówię, nawet w kontekście zawodowców czy amatorów to jest bardzo istotny aspekt i warto się udać do specjalisty, bo w internecie jest wiele informacji i często amatorzy nie filtrują, tak samo jest z bieganiem. Mają taki natłok wiedzy i tych źródeł wiedzy, że każdy mówi co innego, kolega co innego. W internecie wyczytałem to, a powinienem biegać tak, a powinienem jeść to. Więc udać się lepiej do specjalisty, który nawet nie do tego dietetyka, który rozpisze tę dietę, ale wyedukuje, da te podstawy żywieniowe, które warto zastosować i będzie już na pewno jakiś progres, tak? Wróćmy jeszcze do dziennika treningowego.
jak go prowadzić i po co go w ogóle prowadzić? Właśnie to jest śmieszne, że w dzisiejszych czasach mamy te aplikacje, ale ja nigdy nie odszedłem od dzienniczka treningowego papierowego. Po pierwsze, łatwiej mi się z niego analizuje. Po drugie, mogę uwagi wpisywać dużo łatwiej mi, na przykład, że tak, pogoda była taka i taka, czułem się tak i tak, mam więcej możliwości, powiedzmy, takiej kontroli, tak, i zapisywania uwag dotyczących treningu, bo trening to nie tylko liczby, ale też samopoczucie, warunki. Biegałem wolniej, na przykład dany trening, na przykład cofam się kilka tygodni do tyłu i widzę tak, daną jednostkę podobno biegałem na takich parametrach i takich. Mówię, kurczę, jakie wysokie tętno na przykład miałem przy tych prędkościach, teraz znacznie lepiej mi się biega, ale widzę, że na przykład był duży wiatr. Albo w słabych warunkach pogodowych biegałem. Już mam informację, że coś, że to było ok, tak? Że to wyższe tętno wynika z tego, że te warunki były gorsze, nie sama gorsza dyspozycja. I też taka pamiątka jest. I jak sobie zobaczysz kilka lat temu, jaki ty trening robisz, to taka radość jest. A tak komputer to ci tego nie odda. Bo to tak, a mam wchodzić aplikację, przewijać sobie, a tutaj ten może sobie buźkę postawić, że trening dobrze wykonany, się czuje po treningu dobrze i tyle, tak? Masz suche liczby. A tu jest taka historia, taka książka o tobie tak naprawdę. Widzisz ten proces, widzisz te życiówki, jak tu wzrastałeś, w zależności jak jeszcze prowadzisz ten dzienniczek. Ale ja każdemu amatorowi zachęcam, żeby on prowadził własny dzienniczek. Oczywiście prowadzimy dzienniczek taki treningowy w jakimś pliku, żeby ja mu wysyłam treningi i on uwagi zapisuje, ale też dodatkowo proszę, żeby prowadzili dla siebie taki dzienniczek na pamiątkę, żeby dziecku nawet co kilka lat pokazać, zobacz jak ojciec biegał albo mama, nie? Tu widzisz cała historia. Dokładnie, ja też myślę, że to taka forma pamiętnika może być, także ja mam mój i mój jest chyba od 2015 roku, tylko mój zeszyt powoli już się kończy, także niestety będę musiał nowy kupić. A jak patrzysz na swoją karierę i na to, jak trenujesz, jakie największe błędy popełniłeś, bo już tak biegasz, z tego co pamiętam, około 13-14 lat będzie chyba. Poważnie to zacząłem trenować w 2009, jak poszedłem do technikum. Ja późno zacząłem trenować, bo ja trenowałem boks 3 lata w gimnazjum i nawet z niezłymi wynikami nawet na Mistrzostwach Polski, ale po prostu frustrowało mnie to nieobiektywizm tego sportu pod tym względem, że sędziowie są. I dostałem dwie walki, takie niesprawiedliwe werdykty, gdzie nawet sędzia mi rękę podnosi w ringu, że wygrałem walkę, ja dostawałem na przykład 2-1. I dla młodego zawodnika, który nie miał psychologa ani nic, to tak ciężko pracujesz, a tych startów miałeś 2 w roku, już ważne starty i dostajesz taki werdykt, no i koniec, no. I się psychicznie troszkę przez to tak, jakby to powiedzieć, osłabiłem i zrezygnowałem z tego boksu na poczet biegania, bo w bieganiu stwierdziłem, że co wypracuję, tyle wybiegam, to jest moje, tak? Tylko mogę mieć pretensje do siebie, a nie do osób z zewnątrz, tak? To staje ten sam przeciwnik, tak samo walczymy razem. Będę pierwszy, to będę pierwszy. Nikt mnie, sędzia mnie nie oszuka, powie, że on był ładniej technicznie biegł, tak? I on powinien wygrać, tak? No to dlatego te bieganie już tak 10 lat poważnie. W podstawówce zaczynałem biegać i to była w ogóle moja szkoła pierwsza treningowa. No bo jest to śmieszne. Bo jak się zbliżały się przełaje, to miałem taką pętlę około 3 km wokół tam domu, tak w lesie. I ja miałem jeszcze zegarka, nie miałem, to tak telefon się włączało, stoper. I codziennie w trupa biegałem to pętlę. I tak gdzieś tam padałem w krzaki, kolka jakaś, zmęczony, już nie miałem siły i tak trenowałem, taka wiedzy nie miałem na ten temat. Później w gimnazjum tak też nie miałem jakichś super osiągnięć, ale tam około 6:40 biegałem dwójkę tak bez treningu żadnego. No to nie najgorzej jak na takie czasy gimnazjum. No i dopiero w technikum właśnie trener, tak kolega zaprosił mnie na trening, zacząłem coś tam poważnie biegać, ale wróciłem do bieżni, bo w trzeciej gimnazjum podpaliłem się na biegi uliczne, bo tak fajnie wygrałem MP4, a tu dychę pobiegłem, tu kolejno dychę, tu jakaś torba, plecak, to takich MP4 w 2009-2010 roku to było coś. Tak, więc to wtedy był to taki czas, gdzie jednak nie było raczej nagród finansowych za biegi, tak. Tylko były właśnie takie śmieszne, no. Wtedy to były super nagrody, właśnie MP3, MP4, pamiętam, jak niektórzy mówili, telewizory wygrywali, pralki, tego typu rzeczy. Właśnie w Mińsku Mazowieckim pobiegłem 15 i wtedy 56 minut pobiegłem tę 15 w tym 10 czy 2010 czy 11 roku, czy tam 9 nawet i dostałem MP4, to było takie wow, to trzecie miejsce w kategorii, mówię super i tak to motywowały te nagrody. Jednak później stwierdziłem w tym, że jak wrócimy na ten bieżnię, ten trener mi powie, że nie tędy droga, że musimy się skrócić, że najpierw szybkość. No ja na to zaufałem mu i długo trenowałem z moim trenerem. Aż do czasu w końca studiów, gdzie tam później się rozeszły nasze drogi. Znaczy do początku studiów, gdzie się rozeszły nasze drogi. No ale mu dużo zawdzięczam, bo on taką miał wizję tego, że ty masz, Damian, biegać za seniora, a nie za juniora młodszego. Ja nie byłem wybitnym zawodnikiem, talentu nie miałem jakiegoś, żeby na miarę mistrzostw Polski, chyba za juniora 14 na przełajach w Szczecinie byłem, to był mój taki duży sukces, jeden z największych.
Więc... W 2012 roku? Chyba tak. Chyba też pamiętam, wtedy biegałem. Tam w Szczecinie były Mistrzostwa Polski, przełaje, takie pętli kilometrowej. U mnie Michał Rozmys wygrał, który teraz jest w kadrze Polski, biega 800 metrów. Tak. U nas trochę Szymek Kulka, tam był taki Przedworowski, Bartek, był jeszcze Konieczek. O, taka później już... Elita, tak. Dla mnie było wow, 14, zapunktowałem, wszyscy byli szczęśliwi, punkty dla klubu zdobyłem, dla mnie było coś w pierwszej 20. Powalczyłem bardzo ładnie. Bo też u mnie to był taki problem psychiczny, głównie dla tych młodego wieku, że ja nie przekłada mi się trening w żadnej mierze na zawody, bo ja nie potrafiłem dać tego, co na treningach wypracowałem na zawodach do końca. A z czego to się brało? Myślę, że to kwestia jakiejś psychiki i tak, nie wiem, czy blokady w głowie. Ja po prostu spalałem się już przed samym startem. Strasznie się stresowałem. Nawet do tej pory, jak mam ważne starty, to na przykład przed półmaratonem w Poznaniu potrafiłem całą noc nie przespać. Ja na przykład... I jak po biegu? Bo ja wiem, że jak się nie wyśpię przed biegiem, to powinienem w ogóle nie brać udziału w zawodach. Do 15 kilometra tam szło na godzinę 9 z hakiem, później już tam trochę wycięło. Znaczy głównie to nawet, nie wiem, czy to sama ta noc, która poprzedzała, a tylko po prostu ten stres taki niepotrzebny, dużo strasznie mi to kosztowało, paniki, tak? Bo wiem, że jak jadę na biegi, powiedzmy takie małe biegi lokalne, to zadowolony, wiem, że nawet jak ktoś przyjedzie, powalczę, wygram czy nie wygram, to nie... A gdy się szykuje już jakieś 2-3 miesiące na jakiś dany bieg na ten dzień, to już strasznie taka opresja na siebie w wyniku i no i to nie do końca było dobre. Trochę z tym popracowałem i trochę już tym lepiej jest, potrafię zasypiać. To jakiś czujny sen, ale już przesypiam praktycznie całą noc, więc jest duży progres. A skąd się bierze ten stres? Myślę, że to jest kwestia, u mnie to jest kwestia wyniku i presji tego, że to będzie bolało, tak? Że to, że nakłada ten wynik, to nie będzie taka popierdółka, za przeproszeniem za kolokwializm, ale że to trzeba już się napracować i to będzie bolało i do tego trzeba się przyzwyczaić do bólu, tak? No, będzie ścierpiał Świerdzewski i to jest logiczne, może nie wyjść, presję nakładać sobie, no bo wiadomo, każdy chce osiągać jak najlepsze wyniki. Wbrew pozorom miałem dobre biegi, gdzie nie zakładałem sobie nic. I w tym roku na przykład na biegu niepodległości nie zakładałem nic. Inni mówią, biegnie 31 minut, chłopaki pisali, Piotrek tam dawia Damiana 15:25, piątka po drodze. Ja mówię, nie, nikomu nie deklaruję. Ja chcę ustać na starcie, być tu i teraz i zabrać się z grupą i na ile będę w stanie, na jakie karty będę mógł wyłożyć, tym będę walczył. I nie narzucałem sobie tej presji, tej wyniku takiego jako tego. Nieraz też dobre biegi takie miałem, w ogóle na zegarek nie patrzę. Biegnę swoje i nie kalkuluję, tak? Nie, czy jest za szybko 5 sekund kilometr, czy za wolno dwie, to już zaraz w głowie myślisz, tu jest za wolno. Tu... Biegnę swoje. Tu było fajne na tym biegu niepodległości, była grupa, to się wszystko zgrało, warunki, grupa, trasa. Było, można powiedzieć, super wynik. No i myślę, że na ten moment, który byłem, te 10 sekund jeszcze w stanie byłem urwać, tylko tam głowa też nie zapracowała. No to jest problem też, no to się głowa biega troszkę. Ja też mam ten problem, że dużo na treningach jestem w stanie wypracować, ale do końca nie mam takiego, jakby to powiedzieć, błysku, że co z treningu wynika, to ja pobiegnę, a nie tak, że co na treningach jest, ale dołożę jeszcze od siebie z głowy, tak, że są tacy zawodnicy, którzy nie do końca wytrenują, ale są tu i teraz i głowę odcinają i potrafią przećwiczyć swoje, powiedzmy, słabości i takie bariery, a ja jestem typem zawodnika, który wypracuje na zawodach, na treningu to i ja jestem w stanie sobie przewidzieć, ile ja pobiegnę na zawodach, na przykład w tym roku się szykowałem na 30:59 w Białogardzie na Mistrzostwa Polski, trafiłem w bieg, w którym niestety sam musiałem biec go i pobiegłem 31:04. Szykowałem się na godzinę 9 półmaraton w Ostrołęce, godzina 9:07, więc ja jestem w stanie swojego treningu przełożyć to na zawodach i stwierdzić, na ile ja jestem dokładnie przygotowany. A nie mam tak, że na przykład jestem na godzinę 9, a jakiś będę miał dzień konia i pobiegnę godzinę 8:30. Skąd to wynika, nie? A czy można jakoś to wypracować, ten błysk? Sądzę, że jest kwestia jakiegoś treningu mentalnego, który na razie nie znalazłem odpowiedzi w przypadku siebie. Na przykład czytam jakieś książki, żeby to głowę wyłączyć w jakiś sposób, żeby właśnie z tym bólem się, żeby nie myśleć o tym, co jest teraz, tylko do przodu cały czas i walczyć, ale to nie jest takie proste. Sam o tym wiesz, że jednak mózg, głowa dąży do strefy komfortu i w pewnych momentach, gdy jest bardzo ciężko, to ci organizm odcina, wyłącza ci pewne mechanizmy, które broni się po prostu organizm przed tym, żeby się nie zajechać, bo to chodzi o to, żeby było dobrze organizmowi, tak? On jest do tego stworzony, żeby w tej strefie komfortu pozostawać jednak. No właśnie, doczytanie książek sobie, ale jednak startowanie i bieganie i odczuwanie tego bólu to jest zupełnie co innego. Wróćmy jeszcze do twoich trenerów, których miałeś kilku, bo wiem, że trenowałeś i z Maćkiem Badurkiem, i z Hubertem Dukanowskim. Mhm. Czego nauczył się Hubert?
Z Hubertem to miałem taką krótką przygodę, co prawda, bardzo owocną i dziękuję mu za to, który czas z nim mogłem z Kamilem spędzić i z Hubertem, bo to był dzięki temu naprawdę dla mnie bardzo dobry czas. Zwiedziłem dwa kraje i Słowację, miałem okazję jechać na obóz, a później do Font-Romé z Kamilem byliśmy na obozie. To dla mnie było spełnienie marzeń, bo ja nigdy nie byłem za granicą tak naprawdę. Tu miałem okazję lecieć z Kamilem do Barcelony, tam mecz z Senegalem w Polsce oglądaliśmy w knajpie, pamiętam jak wracaliśmy, więc w Barcelonie też tak mieliśmy przygodę, całą noc szukaliśmy lokalu, bo wcześniej nie zarezerwowaliśmy, bo stwierdziliśmy, oj co tam, wakacje, no jakiś hostel się znajdzie. Chyba przyszliśmy za 20 hosteli i nie znaleźliśmy w Barcelonie ani jednego miejsca, więc spaliśmy na ławce i w metrze w Barcelonie, więc to było takie śmieszne, takie w ogóle super przygoda. Później Font-Romé w górach, na tak pierwszy mój obóz taki wysokogórski tak naprawdę, jak byliśmy w Strybskim Plesie, to 1300 metrów, ale tam 1800, 2000 metrów. Też tam jakieś treningi zrobiliśmy 2 tygodnie, tam też w ogóle śmieszna sytuacja, to też historia, ale też nie z tej ziemi, ale to mówię, że to tak musiało być, bo miałem wrócić po tygodniu z obozu, bo miałem mieć bal magisterski. Zapłacone pieniądze. No i Kamil sprawdzał te pociągi, bo tam mieliśmy właśnie z Francji dojechać pociągiem do Barcelony i na samolot. I tak miałem na styk wszystko prawie. No i Kamil sprawdził pociągi, no jest okej, okay, no dobra, jadę samochodem na pociąg, a okazało się, że pociąg jest za 1,5 godziny. A Kamil sprawdził nie w tą stronę. I okazało się, że nie zdążyłem w ogóle na ten pociąg, na ten samolot i zostałem tydzień dłużej. Bal magisterski, przepadł wszystko, ale pamiątka została. Mówię, naprawdę super miejsca. Miejsca, gdzie trenowała Pora Latli, gdzie trenują cała czołówka świata Font-Romé trenuje, więc to było dla mnie super doświadczenie. A jeśli chodzi o trening od Huberta, to się nauczyłem takiego właśnie szukania własnej drogi. Bo Hubert szuka własnej drogi, on szuka swojej koncepcji, on dostosowuje to, on chce coś zmieniać, szuka jakichś takich nieszablonowych troszkę rozwiązań. Czasem warto iść pod prąd, czasami różnie to bywa i bardziej Hubert tak na obozach mi doradzał, nie bezpośrednio pomiędzy obozami, tylko jak byłem na obozie, najpierw byłem właśnie w Strybskim Plesie, później w Font-Romé, a później w Jakuszycach jeszcze z Kamilem byłem w lipcu. No myślę, że przyjąłem dosyć mocny trening, który do końca później mi tak powiedzmy oddał mi bardziej jesienią niż bezpośrednio po, jak ja trochę odpocząłem, bo ja naprawdę przeżyłem 3 mocne obozy, na które byłem ambitny, chciałem Kamila dotrzymać, więc też może troszkę przesadzałem z tym treningiem, bo po prostu jestem ambitnym zawodnikiem i raczej z tych zawodników, których trzeba hamować, a nie właśnie motywować ich do jakiejś mocnej pracy. Wytrzymałem dosyć mocny trening, który miałem tam wykonać. To mówię, przełożyło mi się bardziej na wiosnę kolejny za rok, jak odpocząłem z tego treningu, niż bezpośrednio po starcie. No ale mówię, relacja jaka tam panowała w tym teamie, to jest dla mnie coś wyjątkowego i to jest przykład dla wszystkich trenerów. Jak Hubert profesjonalnie podchodzi do Kamila, jak wtedy jeszcze z Dominiko współpracował, jak do mnie, to wszystko było bardzo dobrze poukładane, motywacja, wszystko zaplanowane, to nie było tam przypadku. I człowiek, jak ja byłem w tym teamie, to miałem tak, kurczę, fajnie, to dać z siebie jeszcze, no, zaufał mi człowiek, to ja daję z siebie dużo, tak, bo obdarzył mnie Hubert zaufanie jakieś, pomagał mi, więc też się tym treningiem chciałem dobrze wykonywać, dlatego i odwdzięczyć mu się za to chciałem, więc mu jestem bardzo wdzięczny, nawet mówię, będę pamiętał do końca życia, że miałem okazję z nim trenować i mi otworzył na pewne rzeczy oczy, nauczył treningu, dużo mnie nauczył jako trenera, jako zawodnika, ale też mówię, świata dzięki temu trochę zwiedziłem, więc super sprawa, jestem bardzo wdzięczny i szanuję go jako człowieka, jako trenera, chociaż może ma jakieś różne w środowisku panują na jego temat opinie, ale ja nigdy złego słowa na niego nie powiem. A jak ocenisz szansę Kamila Jastrzębskiego, o którym dużo już mówiłeś, gościa chyba 8 odcinku podcastu, jak oceniasz jego szansę na udział w Igrzyskach Olimpijskich, bo ma takie ambitne plany, zrobić minimum w przyszłym roku. Raczej myślę, większość osób ocenia tę szansę bardzo nisko. A jak ty na to patrzysz? Kamil to mój przyjaciel bardzo wielki, to jest, będzie mój świadek na ślubie, więc ale nawet jeśli nie biorąc pod to, to jest mój autorytet treningowy. Jedni mają jakichś super zawodników, może Kipczogę dla jednych jest super autorytetem. Dla mnie Kamil jest przekozakiem, co jeśli chodzi o trening i o życie jako człowieka. To jest dobry człowiek, ale zawodnik, który jest skupiony na celu, wierzy w siebie i to jest taki autorytet. On poświęca się naprawdę treningowi bardzo dużo i wierzy w swoje możliwości, wierzy w swojego trenera, a ja wierzę w ich sukces. Jakbym
Bym skłamał, gdybym powiedział, że nie wierzę w to, bo ja naprawdę ufam w ich drogę, w ich proces treningowy, w ich myśl szkoleniowo. Teraz trochę zmienili, trochę inaczej. Teraz Kamil właśnie w Kenii siedzi, codziennie mamy kontakt ze sobą, piszemy, rozmawiamy, opowiada mi o treningu w Kenii, więc ja trzymam za niego kciuki i wierzę w to z całego serca, że on to zrobi i to jeszcze w tym roku. I mam nadzieję, że wróci na wesele moje i zdąży z obozu wrócić przed tym, bo jest taka szansa, że będzie musiał wrócić z obozu na same wesele, żeby po prostu przed igrzyskami w Tokio tak ten okres bezpieczny, to akurat będzie dzień chyba, czy 2 dni, czy w ten sam dzień nadwracał z obozu na moje wesele, więc życzę mu z całego serca tego. Wierzę w to z całego serca, że zrobią te minimum w tym roku jeszcze na Orlenie, bo Kamil zdeklarował się, że będzie startował Orlen. I mam nadzieję, że będzie grupa, że będą chcieli biec. Mam nadzieję, że będzie w tym roku grupa do współpracy, bo już to często bywa, sam dużo biegów rozgrywa, bo niesamowitym zawodnikiem chce osiągać dobre wyniki, nie czai się. No troszkę to właśnie tak mówił kiedyś w podcaście, słuchałem, musiał te swoje ambicje obniżyć, bo on chciał już wszystko ten, ale teraz jest mądrzejszy o kolejne doświadczenia, kolejne maratony, dadzą radę, a będzie grupa na pewno, bo to jest ostatnia szansa, żeby pobiec minimum na igrzyska i nikomu raczej nikt nie będzie kalkulował, czy pobiec 2:15, bo muszą biec na 2:11:30, więc że myślę, że Kamil to zrobi z Hubertem. A teraz może przejdźmy do twojej kariery naukowej, bo pisałeś bardzo ciekawą pracę magisterską, też piszesz teraz doktorat. Znaczy doktorat to jeszcze w zamyśle, bardzo taki projekt, ale jest taka myśl, żeby to robić. Jakbyś mógł chwilę o tym opowiedzieć. Jeśli chodzi o moje takie poczynania naukowe, to wynikło z tego, że miałem bardzo ambitnego pana, mojego promotora, pana profesora Makaruka, i on nie uznaje takich prac, powiedzmy, mało wartościowych. On na ankiecie na przykład, czy coś dla niego to jest, nie, dla niektórych to jest jakaś praca, powiedzmy, ale on nie uznaje ankiet, on jakieś bardzo, bardzo badawcze. I pierwszą pracę, którą tak naprawdę sam pisałem, bo pan profesor ma bardzo dużo, jest prodziekanem, ma dużo obowiązków, więc on tak się troszkę na głęboko wodę idzie do niego, jak się chce pisać pracę, i w dużej mierze samemu się ją pisze. Na początku pisałem licencję na temat wpływu ćwiczeń rozciągających z wykorzystaniem rollera na gibkość biegaczy amatorów. W związku z tym, że trenuję, biegam i też pracuję z amatorami, to też chciałem w tym się rozwijać, w tej dziedzinie, i tam wyniki pokazały, że taki był protokół miesięcznego 3 razy w tygodniu rolowania, że zwiększa zakres ruchomości w stawach, czyli większy poziom gibkości. Czyli warto się rolować. Warto się rolować pod względem właśnie tej regeneracji, ale też właśnie zwiększa, powiedzmy, chwilowo, ale też w dłuższym procesie, jeżeli ktoś się roluje, też ta większa jest ta mobilność w stawach dzięki temu rolowaniu. Druga praca, jak opisałem, o parametrach kinematycznych kroku biegowego na 3000 metrów z przeszkodami. Taka złożona praca o sterowaniu krokiem biegowym. Co prawda na studentach, ale wyniki wyszły dosyć takie ciekawe, które by mogły posłużyć dalszemu rozwojowi, gdybym miał grupę, powiedzmy, zawodowców, którzy biegają przeszkody. Ale o to będzie bardzo ciężko w Polsce, gdy tam myślę, że na palcach dwóch rąk można policzyć osoby, które biegają przeszkody, i to głównie na mistrzostwach Polski, więc raczej w tym kierunku nie będziemy szli. A skąd czerpiesz wiedzę o bieganiu? Bo to jest też taki trochę ciężki temat też dla amatorów, nie tylko dla amatorów, bo tej wiedzy jest bardzo dużo i czasami problem jest jedna sprawa i tak naprawdę jest tyle samo argumentów za i tyle samo argumentów przeciw. Jak ty po pierwsze pozyskujesz tą wiedzę i jak ją odsiewasz? Tak jak właśnie mówię, ile jest szkół treningowych, tyle jest znawców. Dokładnie, tak nawet z wybieganiami. Czyli niektórzy mówią, żeby wybieganie biegać bardzo wolno, żeby odpoczywać, a niektórzy mówią, żeby biegać bardzo szybko. I zarówno ci biegają szybko, jak i ci biegają szybko. I co robić, żeby to było dobre dla nas? Nie ma jednego gotowego rozwiązania na temat treningu i jednej słusznej drogi do sukcesu. No, pewne bodźce można zmieniać po to, żeby przesuwać, tak? Nie warto grać wszystkimi kartami, odsłaniać wszystkie karty od razu. Tak jak mówiłem, szybka specjalizacja treningu wiąże się z tym, że ryzykiem kontuzji dosyć dużym, ale możemy osiągnąć ten sukces. Ale też jest właśnie duże ryzyko kontuzji, tego, że się przetrenujemy, że to nie odbije. Wolniejsza specjalizacja, dłuższy ten proces jest, ale jest mniejsze ryzyko kontuzji i przetrenowania, a ten efekt też może być podobny. Jeśli chodzi o samą wiedzę, no to tak, przede wszystkim to doświadczenie, które zdobyłem przez pracę z różnymi trenerami, swoje doświadczenie 10-letnie, ale też to, co ty robisz, też widzę, to jest, zaciągam wiedzy troszkę z treningu bardziej z zachodu, ze Stanów, z Kenii. Bo do końca ta nasza polska taka
Nie mówię, że jest zła. Szukam innego rozwiązania i szukam, powiedzmy, jakby zrobić taki miks trochę, żeby połączyć trochę tego, żeby znaleźć jakąś nową myśl szkoleniową, którą będę, tak na moim marzeniem jest wychować olimpijczyka i zmienić trochę myśl szkoleniową w maratonie. Na razie w polskim, żeby, bo uważam, że kilka tam mankamentów jest z mojego perspektywy. Może ktoś usłyszy, to jakiś znakomity zawodnik i powie, co on, ten człowiek może mówić na temat maratonu, skoro żadnego maratonu nie przebiegł. Analizuję trening, powiedzmy, na zachodzie, w Stanach, też troszkę trenera Hudsona obserwuję ze Stanów, który tam prowadzi zawodników, nawet sobie jego książkę ze Stanów ściągnąłem z takimi przykładowymi jednostkami treningowymi. No i z tego, z książek jakoś, tak, z Danielsa trochę, też szukam takich odpowiedzi, które na danego będę mógł na siebie przełożyć, a później na zawodników i też bardziej na, myślę, w perspektywie czasu zawodników wyczynowych, bo nie da się trenować zawodnika amatora tak jak zawodnika zawodowca. Wielu trenerów niestety przekłada swój trening na trening amatorski, a to się w ogóle nie przekłada. To nie można tak trenować z ludźmi, którzy pracują po 8 godzin dziennie, którzy mają system zmianowy, którzy nie śpią w nocy, którzy mają dzieci, którzy mają rodziny, który po prostu człowiek taki zapije sobie jednego dnia i na drugi dzień ma mocną jednostkę treningową. Nie można porównywać amatora z zawodowcem. I ten trening jest zupełnie inny, jest bezpieczniejszy. No i tam ta właśnie u zawodników szybka specjalizacja od razu, moim zdaniem, konsekwencją tego jest właśnie przetrenowanie i brak progresu. Tylko w momencie problem się zaczyna, gdy zawodnik biega już, powiedzmy, 2.40, maraton 2.30 i wtedy jest pytanie, całą sztuką jest dobrać do człowieka, który pracuje 8 godzin dziennie, który ma pracę, który wychodzi na trening o 5 rano i tak dobrać jednostki treningowe, żeby go nie przetrenować, ale żeby dawał mu efekt, bo mówię, to już jest sztuka. Nie sztuką jest trenować zawodnika, który biega godzinę i poprawia się na 50 minut, bo to jest pewnymi elementami jesteś w stanie zrobić tak, że ten progres przyjdzie, ale przy szybkim bieganiu amatora jest, to już jest problem. No i mówię, wracając do tej wiedzy dla amatorów, jest kilka jakichś tam, powiedzmy, pozycji książkowych, które... Które muszę powiedzieć tak konkretnie, bo będzie łatwiej. No na przykład ja czytam metodę biegania Danielsa. Daniels jest akurat też agresywnym treningiem dla amatora. On bardzo bazuje na mocnym bieganiu. Na początku taka podstawa też Jurka Skarżyńskiego, jeśli chodzi o samą metodykę treningu, bo też nie wszyscy muszą trenować, ale jakieś podstawowe takie pojęcia. Warto też zadbać o to, żeby dowiedzieć się, co to jest teorii, technologii treningu. Nawet jest taka klaga, mówię, to jest dla mnie powinna być Biblia każdego trenera, technologia i teoria treningu sportowego Sudzańskiego pod redakcją. I to jest bardziej dla już tak trenerów, ale tam jest na przykład dowiedzieć, co to jest adaptacja treningowa, co to jest superkompensacja. To są dwa podstawowe pojęcia w treningu biegowym. Bo jeżeli ktoś nie wie, co to jest adaptacja, co dany bodziec wywołuje adaptację, że jest zmęczenie, później jest kompensacja i superkompensacja. To może powiedz, co to jest, to będziemy od razu mówili. Adaptacja to następuje na bodziec dany, zakładamy jakiś bodziec treningowy i po pewnym czasie adaptujemy się do niego i jesteśmy, te parametry fizjologiczne się na tyle zmieniają, że on już dla nas jest taki, powiedzmy, poziom homeostazy już utrzymuje. On nie wywołuje stresu już ten bodziec, ale dzięki temu podnosi nas na wyższy poziom. A co może być takim bodziec? Na przykład trening specjalny, czyli na przykład interwały jakieś na początku. Nawet myślę, że w tym kontekście treningu biegacza amatora, który zaczyna swoją przygodę z bieganiem albo na jakimś poziomie jest, nawet przebieżki, rytmy mogą być takim bodźcem, który wywoła zmęczenie. Później jest kompensacja, odpoczynek, ważna ta regeneracja, która trwa tam 24 do 48 godzin i jest super kompensacja, czyli wyniesienie nas ten poziom ponad ten, który wychodziliśmy. Czyli to jest takie, trening to polega na tym, zmęczyć organizm, wypocząć i być ponad poziomem, który wychodziliśmy. I oczywiście to się nie dzieje tak szybko z dnia na każdy na trening, tylko to jest taki proces adaptacji właśnie, o której mówimy. Ale to właśnie o to chodzi. Zmęczyć, wypocząć. I musimy koniecznie o to pamiętać, że to musi być ten wypoczynek. Bo jeżeli nie ma wypoczynku, to jest maladaptacja. Czyli na początku jest zmęczenie, które się nakłada. Jesteśmy niewypoczęci, nakładamy kolejny bodziec, który nas zmęczy. I jesteśmy poniżej tego poziomu, który wychodziliśmy. Kolejny bodziec, niewypoczęci, jest przetrenowanie, tak? A cały czas jednak chodzi w treningu o to, żeby wzrastać cegiełka po cegiełce do góry. Więc ważne jest to, żeby regenerować się i żeby mniej tych jednostek mocnych, ale wyregenerować tę mocną jednostkę, niż nakładać te zmęczenie, które prowadzi w końcowym rozrachunku do przetrenowania. A gdyby ktoś chciał więcej informacji dowiedzieć się albo po prostu chciałby trenować u Ciebie, to gdzie mógłby w ogóle znaleźć informacje na Twój temat?
Głównie na moim fanpage'u Następny Krok, na stronie następnykrok.pl. Tam wszędzie znajdziecie informacje na temat moje, kontakt do mnie. Głównie dużo publikuję, staram się, tak jak mówiłem, to misję mam taką, żeby edukować te nasze społeczeństwo, biegacze, to środowisko, żeby oni dzięki temu podnosili swój sami poziom sportowy, bo niekoniecznie każdy potrzebuje trenera i niekoniecznie ma taką potrzebę. Dzięki temu, że daję to wiedzę, staram się dawać przynajmniej z różnym skutkiem. Nawet uruchomiłem kanał na YouTubie, idzie mi jak krew z nosa, ale taką mam plan, żeby dawać to wiedzę, żeby ci ludzie edukowali się. To tak mówię, nawet na YouTubie Następny Krok, jak wpiszecie, to mnie znajdziecie. Na Instagramie Następny Krok, na fanpage Następny Krok i strona... A skąd pomysł na nazwę? To też taka z moją narzeczoną tak dyskutowaliśmy, dlaczego Następny Krok. Na początku Następny Krok w 2016 roku miał być taką formą szeroką, bo ja byłem zafiksowany na rozwój osobisty. Nie ma jednej drogi, ale jest jedna ważna rzecz, żeby się rozwijać. Działanie. Bo ja mówię, mógłbym kupić milion książek i je przeczytać, jak nie przełożę tego w działanie, to tylko szkoda pieniędzy. Więc trzeba działać. I czasu. I czasu, tak. I ja na przykład jestem perfekcjonistą w pewnych rzeczach i to mnie blokowało przez wiele rzeczy. Tak, że na przykład nie nagram filmiku na YouTube'a, bo nie mam jakiegoś sprzętu. Albo nie wiem, nie napiszę, nie zrobię czegoś, bo to nie jest wystarczająco doskonałe i może komuś to się nie spodobać. Ale od pewnego czasu nauczyłem się działać, bo lepiej na działaniu uczyć się, nawet na błędach, ale wyciągać wnioski i robić coś i rozwijać się, niż te plany, które będą w mojej głowie albo na kartce zapisane, będą do końca życia tam tkwiły. Więc działanie, działanie, działanie. Następny krok, jak zaczynałem ten rozwój osobisty i ten trening, to chciałem, że następny krok w bieganiu może zrobić. Taki, to jest następny krok w rozwoju, w diecie. I chciałem tak szeroko pisać, tak? Miałem jakiegoś bloga, miałem plan pisać o rozwoju osobistym, o żywieniu. Jednak stwierdziłem, że nie można być specjalistą od wszystkiego i ukierunkowałem się na tym, czym jestem dobrym, czyli na treningu biegowym, na prowadzeniu zawodników i dlatego następny krok teraz głównie wiąże się z treningiem biegowym, ale też tworzymy zespół z Piorskim Związkiem Dietetyki Sportowej, z Łukaszem Jaśkiewiczem, gdzie ja odsyłam swoich na przykład zawodników na temat żywienia. Wielu trenerów pisze, że suplementacja, porady żywieniowe. U mnie też podstawy żywieniowe, możecie dostać takie informacje swoim zawodnikom, jak się żywić przed treningiem, co po treningu, co przed zawodami warto zażyć, jakie suplementy, bo większość suplementów nie działa, ale niektóre są, też rozmawialiście na ten temat, że warto na przykład kofeinę przed startem zastosować w kapsułach i to też podnosi wydolność i też jakieś pozytywne efekty na starcie może dać. A zbliżając się powoli do końca, jaką książkę, którą ostatnio czytałeś, mógłbyś nam polecić? Odnośnie teraz czytam Model Story Brand, a to akurat na tym kształtowaniu o komunikatach do klientów. Czytam taką książkę i też próbuję rozwinąć swoją firmę i komunikować to, co o potrzebach mówić naszych klientów, ważnych potrzebach, nie o moich, tylko o klienta, jakie ma potrzeby. Ale teraz właśnie zakupiłem trening do od piątki do maratonu, też Hudsona książkę, taką na święta sobie zamówiłem. Właśnie i też wznowili teraz wydanie właśnie Danielsa, bo polowała na tę książkę dosyć długo i nie było, ale teraz już wznowione jest nowe wydanie, to jest do sprzedaży, więc Danielsa kupiłem, bo tam są takie tabelki, które on porównuje w prędkości treningowej, też nie do końca to też jest, albo jak biegasz tyle i tyle, to możesz sobie prognozować taki wynik, to nie przekłada się do końca, bo jak spojrzymy w jego tabelki, to nasi zawodnicy, którzy biegają 2.12, 2.13 maraton, powinni biegać po 27.50 parę dychę, więc żaden z nich nie jest w stanie się do tego zbliżyć. Bo też bieganie to nie jest taka matematyka, że wszystko policzysz. Dokładnie, i... ale też on ma takich ciekawych rzeczy różnych. Ja szukam jakiegoś rozwiązania na temat właśnie tego treningu do maratonu, bo też głównie chciałbym tym kiedyś dużo specjalizować, na jakich progach biegać ten maraton, dowiadywać się. Teraz badania wydolnościowe będę robił, bo sam będę się przygotowywał, więc jeszcze nikt o tym nie wie tak naprawdę. Tutaj pierwsze słowa o moich przygotowaniach to jeszcze nie padły, może jeszcze nie za wcześnie, tajemnica. A czego można się życzyć na ten najbliższy 2020 rok? Tak, najważniejsze, żeby mi się od lipca dobrze z żoną układało, bo to będzie najważniejsze. A jeśli chodzi o jakieś sprawy sportowe, żeby... to moja misja, mógłbym dalej ją kontynuować, czyli żebym mógł edukować to środowisko biegaczy i też rozwinął mi się następny krok na jakimś tam poziomie, który mnie będzie zadowalał. No i oczywiście mojego, powiem pierwszy raz tutaj otwarcie, masz okazję, nikt tego o tym jeszcze nie słyszał tak w mediach, że chciałbym pobiec, tak naprawdę można nazwać to debiut mój maratoński, aczkolwiek jakby niektórzy się wczytali i znaleźliby, bo w tamtym roku
po prostu jako długie rozbieganie, taki maraton pod Białopodlaską, przełajowy, powiedzmy pobiegłem, chociaż tam atestu PESLA nie było, więc tego też nie mogę traktować jako maraton i bym nie chciał traktować jako maraton. Było to nazwane maraton. No i gdzieś tam w wynikach można mnie znaleźć, że wygrałem ten maraton tam z wynikiem 2:48, ale to była forma długiego biegu. Jednak bym chciał teraz tak nazwać, że debiutuję w maratonie i wierzę w siebie i może porywam się na, z motyką na słońce, na księżyc? Na słońce się mówi? Na słońce. Na słońce. Wierzę w siebie i chcę zaryzykować w treningu, powiedzmy jakoś tak, i pobiec 2:19:59. Wielu, jak to usłyszy, się uśmieje, gdzie człowiek biegający godzina 9 chce ryzykować biec na 2:19:59, ale myślę, że jeszcze w stanie jestem tej zimy się przesunąć na tyle, żeby spróbować biec na to. Oczywiście nie będę psychopatą i jeżeli nie będę czuł w treningu, tak jak mówiłem, że czuję mniej więcej na ile jestem, jeżeli że czuł, że będę jestem na 2:23 czy 2:24, nie będę ryzykował pierwszej dychy, pierwszej połówki biec na godzinę 9:59, a drugą pobiegnę, nie wiem, z godziny 17 i skończę na 2:27, tak? To nie ma sensu. Ale jeżeli będzie z treningu wynikało, że jestem w stanie, mogę próbować, a niektórzy w to wierzą, to z takiej godziny 7 z hakiem mogę próbować biec ten maraton na te 2:20. No i taki będzie cel. Wszystko zrobię teraz, co w mojej mocy, żeby ten cel osiągnąć, bo od lipca to może moje życie ulec zmianie, wywrócić się tak naprawdę o 180 stopni, bo priorytety się zmieniają. Tak naprawdę trzeba wziąć odpowiedzialność za swoją drugą osobę i to jest najważniejsze dla mnie w życiu. To życzę Ci połamania tych 140 minut w maratonie. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. No i powodzenia oraz do zobaczenia na ścieżkach biegowych. Dziękuję bardzo.